Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat nowego mostu planowanego w Warszawie. Most ma połączyć ze sobą Żoliborz i Brudno. Most jest planowany od dłuższego czasu. Jego budowie sprzeciwiają się mieszkańcy Żoliborza. Jednak też jest wielu entuzjastycznie patrzących na tę inwestycję mieszkańców Warszawy. Wygląda na to, że do budowy mostu jest coraz bliżej. Więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu murator+.pl pod tytułem Most Krasińskiego w Warszawie. Powstanie czy nie? Kontrowersyjny most między Brudnem i Żoliborzem. Autorstwa pana Przemysława Zańko-Gulczyńskiego. Oraz artykuł na portalu tustolica.pl poświęcony budowie mostu Krasińskiego między Brudnem i Żoliborzem. Autor artykułu nie podpisał się. Plany budowy mostu Krasińskiego budzą ogromne emocje wśród warszawiaków, ale głównie wśród mieszkańców Żoliborza, którzy sprzeciwiają się tej inwestycji. Ale właściwie co budowa nowego mostu ma na celu i jak będzie on wyglądał? Jak czytamy na portalu murator+.pl. Most Krasińskiego w Warszawie to planowana przeprawa przez Wisłę, która miałaby połączyć Żoliborz i Brudno na wysokości ulicy Krasińskiego. Pierwsze plany takiego mostu pochodzą jeszcze z międzywojnia. Jednak do dziś pomysłu tego nie zrealizowano. Celem budowy mostu miałoby być lepsze skomunikowanie Brudna i Białołęki z lewobrzeżną Warszawą, w tym ze stacją Plac Wilsona na pierwszej linii metra. Nowa przeprawa miałaby też odciążyć dziś często zakorkowane mosty, między którymi się znajdzie, czyli Most Gdański oraz Most Generała Stanisława Grota-Roweckiego, jak dalej informuje portal murator+.pl. Miasto podejmuje próby budowy mostu Krasińskiego od wczesnych lat 2000. Jednak przeciwko inwestycji protestują mieszkańcy oraz władze Żoliborza. Ich zdaniem jest to bowiem inwestycja zbędna i szkodliwa, która de facto przetnie Żoliborz na pół trasą szybkiego ruchu. Są też obawy o hałas i pogorszenie jakości życia z powodu ruchu samochodów i tramwajów. W planach jest linia tramwajowa przez most i w ciągu ulicy Krasińskiego. Z kolei z perspektywy mieszkańców Brudna i Białołęki nowy most miałby same plusy. Mimo protestów, most znajduje się w oficjalnych planach miasta do 2050 roku. A jak miałaby wyglądać trasa mostu? Trasa mostu Krasińskiego ma przebiegać od ulicy Krasińskiego na Żoliborzu do ulicy Matki Teresy z Kalkuty na Targówku. Na razie dokładnie nie wiadomo, co znalazłoby się na moście. W internecie można znaleźć plany z 2016 roku, kiedy to inwestycje wstrzymano. Plany wskazują następujące informacje na temat nowego mostu, a miałyby się tam znaleźć dwa pasy dla samochodów, dwa buspasy, torowisko tramwajowe, dwie drogi dla rowerów, chodniki dla pieszych. Jak informuje portal tustolica.pl, być może nowy most nie będzie posiadał pasów dla samochodów, a będzie on wyłącznie mostem tramwajowym ze ścieżkami dla pieszych i rowerów. Jednak czy most w ogóle powstanie? W zasadzie trudno powiedzieć. Pewne jest, że musiałoby dojść do porozumienia z mieszkańcami Żoliborza, co może być dość ciężkie, oraz musiałoby się znaleźć środki na realizację projektu, a tutaj warto wspomnieć, że budżet Warszawy będzie dość mocno obciążony przez nakłady na budowę nowych linii metra. Na wiosnę 2024 roku zostanie oddany również most pieszo-rowerowy, który znajduje się pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a Świętokrzyskim. Link do materiału umieszczę w opisie. A wy co sądzicie o budowie nowego mostu w Warszawie? Waszym zdaniem jest potrzebny? Mam nadzieję, że zostawicie opinię w komentarzu. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.